Witajcie przyjaciele. Welcome friends. Witajcie kochani. Hello beloved. Chcę wszystkich bardzo serdecznie przywitać. I want to welcome you here. Na tym wspaniałym wydarzeniu. On this amazing event. Jest to coś nowego. This is something new. W historii Polski. Historically speaking in Poland. Dlatego, że gościmy po raz pierwszy. Because for the first time we are hosting proroka Boga Najwyższego. A prophet of God Almighty. I częścią zagadnienia związanego z tym prorokiem. And the part of the thing about this prophet. Część jego powołania. The part of his calling. Jest zapalenie ognia. Is setting people on fire. Chcę, aby każda osoba, która jest na tym miejscu. I want each one of you that is in this certain place. Nakierowała swoje serce. To direct your heart. Na to, co dokładnie chcecie usłyszeć. On what you want to get and hear from God. Co chcecie otrzymać. What do you want to receive od Boga. From God. To jest bardzo ważne. This is super important. Aby cała sala była nakierowana for the whole place to całym be swoim sercem. By, like, from the depths of their heart. I miały przygotowane uszy. And it's important for you to have ears that are prepared. Dlatego, że Bóg mówi przez proroka, because God is speaking through the prophet, ale również będzie mówił do twojego serca. But he will also himself talk to your heart. Prorok będzie mówił do niektórych ludzi. A prophet will speak to some people. Ale najważniejsze jest to, but the most important thing is, żeby mieć otwarte serce for you to have an open heart, na głos Boga. An open heart for the voice of God. Bo Bóg właśnie bezpośrednio w tej atmosferze because in this atmosphere, he will directly będzie do ciebie mówił. Speak to you. Będzie do ciebie mówił o twoim własnym życiu. He will talk to you about your own life. Przyjaciele, zebraliśmy się tutaj. We are gathered here, nie dlatego, żeby mieć fajny czas. Not to have a nice time. Tylko dlatego, we gathered here because że poznaliśmy Jezusa Chrystusa. We know Jesus Christ. We met him. I Jezus Chrystus jest centrum naszego życia. And he is the center of our life. Mhm. I chciałabym, aby wszyscy powstali. And I want you all to raise na nogi. On your feet. Wiecie, Biblia mówi, że tam, gdzie dwóch i trzech jest spotkanych, tam Bible Jezus says, jest z wami, z nimi. Bible says that wherever two or three are gathered in the name of Jesus, Jesus is there. A dzisiaj mamy 600 osób. And today we have 600 people here. I teraz chcę, abyście z całego serca, and I want you right now, z wielkim hałasem, with huge noise and from the depths of their heart, wnieśli krzyk dla Jezusa Chrystusa. To make noise for Jesus Christ. Witamy Cię! Jezus, witamy Cię! Jesus, witamy we welcome Cię! You, we welcome you. Cię! Jezus, jesteś Panem tego wydarzenia! You are the Lord Jezus, of this event! Wywyższamy Cię! Ty jesteś Panem! Ty you jesteś are the Królem. Lord! Ty jesteś Panem! Ja Tobie oddaję chwałę! You are the Lord! Ja Tobie oddaję! Oddaję Ci panowanie, Jezus! We give you praise! Ty jesteś Panem tego wydarzenia! Ty jesteś Panem, Jezus! Jesus is Lord of this event! Zapraszam Was do przodu! Come na to the front! Na lepsze uwielbienie w tym kraju! Na lepsze uwielbienie w tym kraju! Zaczyna się teraz! The best Woo! Worship in this country! In the front! Woo! Go! Go! Go!
żywego Boga może zrobić tyle, ile nie mógł nikt zrobić. To jest modlitwa. Będziemy w tej wierze tak ciągle trwać. Podnoś tą modlitwę. Jezus wróci za chwilę. Chodźcie tu jeszcze bliżej, ludzie. Uwielbienie to nie są piosenki po to, żeby zwiększyć rzeczywistość przed głoszonym słowem. Uwielbienie to modlitwa. Rusz swój święty tyłek i zacznij się modlić do Boga tak, jak pokazuje Pismo. Zacznij Go uwielbiać. Nie w religijny sposób. Bóg nie jest religią. Podnieś do Niego głos. Seko to rolowo, koto sojo role mariha. Eruari ale me koto soj reglo. Helo glory larimai. Helo glory eraso. Heli kataro koto mo koto role. Jeden żywy Bóg i jeden żywy Kościół. Lord. Módl się tak, jakby jutra miało nie być. Tak się módl. Uwielbienie jest tutaj tylko po to. Ta grupa jest tylko po to, żeby wzmocnić Twoją modlitwę. To Ty jesteś źródłem, z którego płynie żywa woda. Życie, które wreszcie nie jest. Módl się. Mesjasz, Mesjasz, nazywali tam Cię. Nazywali Cię. Powiedziałeś, aby powiedziałeś. I odważnie o pożycie brał. Mesjasz, 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 dziś nadzieję mi dał. Hej! Ty jesteś dziś mój Pan. Ty jesteś mój Pan. Do swoich ran płynie w niebie święta moc.
Tomek. Na pewno nie zdradzi. Więcej, Ojcze! W imieniu Jezusa Chrystusa! Siła! Aleluja! Ekata, podnieś swoje ręce. Jeśli jesteś wierzącym człowiekiem, wypełnionym Świętym Duchem, to podnieś swoje ręce, wierząc w Słowo, które mówi, że życie i śmierć jest w mocy języka. Kochani, jest nas bardzo dużo. Możemy tutaj zrobić taką atmosferę, o jakiej w ogóle jeszcze nie śniliśmy. Ale potrzeba do tego zacząć aktywować swój język. Nie czekać, aż coś się wydarzy. Wydarzy się wtedy, kiedy ty i ja będziemy mówili do rzeczywistości. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie. My podnosimy Twój tron. Podnosimy Twój majestat. Ojcze, my bierzemy autorytet nad wszelką religią, nad wszelkim religijnym klimatem. Ja teraz mówię do wszelkiego religijnego klimatu. Wąż z tego miejsca. Ojcze, my ustanawiamy Królestwo Boże, panowanie i rządy Jezusa, cele Jezusa Chrystusa. Osza kata raba sata jara bara kietara, delorga masita raba siatara, ora basaga taraba sekata, jera baba. Podnieś głos, podnieś głos, podnieś głos, podnieś głos, podnieś głos. Melele, shama kota raba basaga tarada. Mesjasz, Mesjasz! To Bóg, co ludzkie ma ciało. Mesjasz! To cud, że tak to się stało. Mesjasz, Mesjasz! Twój duch mnie dzisiaj prowadzi. Twój duch! Mesjasz! Jeżeli chcesz, jeżeli chcesz zmian, to módl się jak Eliasz się modlił. To nie jest spotkanie religijne. Zmień rzeczywistość. Jesteś pokoleniem proroczym. Rusz się.
Ciało. Już na nie, świątynią, a nie jestem.
Kościół. Panie jestem Jezusa, chwyciłem się. Nowego narodzenia. Stary człowiek umarł. Umarł stary człowiek. Nie masz nic wspólnego ze starym człowiekiem. Nie myślisz jak on i nie działasz jak on. Pod warunkiem, że wierzysz w swoje nowe narodzenie i prezentujesz swoje nowe narodzenie. Módl się całym sobą. Nie oddzielaj ducha od ciała. Hej! Yeah. Od tego trzeba zacząć, że na nowo narodziłem się. Dobrze to pamiętam. Poprzed diabła i raj. Poprzed diabła. Czuję w duchu boski wiatr. Czuję w duchu boski wiatr. Zwykłym nie bawimy się. Zwykłym nie bawimy się. W życiu nie ma końca. Święta zawieja w nas. Święta zawieja. Lecę, bo chcę. Lecę, bo Jezus jest w tle. Czy są przeszkody, czy nie? Alleluja! Lecę, bo wolność ma sens. Lecę, bo Bóg zbawił mnie. Bóg cię zbawił! Zbawił mnie. Lecę, on pali się. Ogień, ogień, ogień! Noce przemijają mnie. Władza w moich rękach niszczy moce swe. Alleluja! Słabe życie potem wziąć. Wszystko w twoich rękach. Obudź się. Lecę, bo chcę. Lecę, bo Jezus jest we. Czy są przeszkody, czy nie? Lecę, bo wolność ma sens. Lecę, bo Bóg zbawił mnie. Uwielbiamy cię, Święty Duchu. Zbawił mnie.
potem śmierć. Wszystko w Twoich rękach, pomóż się. Lecę, bo chcę. Alleluja. Nazywam się Artur Ceroński. Razem z żoną założyliśmy Federację Apostolską Obóz Boży. Od 8 lat, a zaczynaliśmy od kilku osób, budujemy kościoły w Polsce i za granicą. Zaludniamy niebo. Wprowadzamy zmiany w ciele Chrystusa, które mają powodować, aby życie kościoła w Polsce i gdziekolwiek nasz głos sięgnie, zmieniało się. Prostujemy doktrynę. Wytyczamy standard. Jesteśmy ruchem apostolsko-proroczym. Jeżeli na tej sali są jacyś pastorzy, którzy nas się nie wstydzą, a pamiętajcie, że mówią nami antychryst, zapraszam na scenę. Wszystkich pastorów, którzy się mnie nie wstydzą. Wszyscy pastorzy, którzy się mnie nie wstydzą. Wejdźcie tutaj. Wejdź. Wchodźcie, wchodźcie. Wchodźcie. Błogosławiony jest ten, kto się nie zgorszy Chrystusem w ciele. Wchodźcie. Błogosławiony, kto się nie zgorszy Chrystusem w ciele. Dzisiaj jest dzień przełomu dla Kościoła w Polsce. Chcę, żebyście wzięli to pełnymi garściami. Już teraz otwieraj się na świeży powiew Świętego Ducha. Wsłuchaj się we wszystko, co tutaj się dzieje. Basiu. Przyjaciele, nazywam się Basia Rosłaniec. Jestem osobą, która ściągnęła proroka do Polski. Zrobiłam to na objawieniu od Boga Najwyższego. Zrobiłam to, kiedy zobaczyłam Go. Byłam w Harare, w Zimbabwe. Kiedy Go zobaczyłam, usłyszałam głos Boga. I głos Boga mi powiedział: połącz się z Nim i Mu pomóż. I częścią tego, co ja zrobiłam, to było to, że On miał wiele proroctw od młodości, że będzie na całym świecie i będzie zapalał ludzi na całym świecie. I moja służba, Synowie Boży, synchronizuje się z Jego przesłaniem. Co to znaczy być Bożym Synem? To nie znaczy być zwykłym człowiekiem jak sąsiad. To znaczy być superhuman. To znaczy być bardziej jak anioł niż jak człowiek. To znaczy być wolnym od wszystkich ciężarów, które obciążają naszych sąsiadów. To znaczy być odpowiedzią. To znaczy bycie błogosławieństwem. Bycie światłem. Nazwa tej konferencji jest Znaki i Cuda. To znaczy, że dzisiaj Jezus Chrystus będzie działał przez człowieka, przez ludzi.
Jezus Chrystus jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Jezus Chrystus jest zniszczony. Modlimy się, Ojcze, o wszystkich ludzi tutaj. Jezus Chrystus jest Panem. Nie ma innego. Módlcie się o ludzi tu. Podnoś Jezusa Chrystusa w uwielbieniu. Powiedz Mu, co chcesz. Powiedz Mu, po co tu przyszedłeś. Powiedz Mu, co chcesz. Podziękuj Mu. Módlcie się, przyjaciele. O każdego z ludzi tutaj. Miłosierdzie swe. Już wszystko skrzył barwą Twoim. Widząc się Ty przed. Alleluja. Będę wolą mnie. Jezus Chrystus Pan. Alleluja. Mocą Twoich rad. Życie dzisiaj mam. Nie zapomnę, żeby jednak.
wyraz Twojego serca. Prayer is expression of your heart. Modlitwa to Twój oddech. Prayer is your breath. Modlitwa to jest Twój pokarm. Prayer is your food. To nie jest religijny zwyczaj. This is not just religious thing. To jest coś, co jest głęboko w Twoim duchu. It's deep in your spirit. To skierowanie na wielkiego, żywego Boga. It's you being directed at huge, alive God. Czy mówisz, czy śpiewasz, czy tańczysz? Whether it's you dancing, standing, praying, singing. To modlisz się. You're praying. Jeśli skierowałeś to na Niego. If you directed at Him. Jeśli wiesz, że to jest Twój Ojciec. If you know that this is your Father. To całym sobą modlisz się do Niego. All of you praise. Wyjdź ze schematu. Get out of the odrzuć przyzwyczajenia. Get rid of your the things that you are accustomed to. Odrzuć tradycję. Get rid of your tradition. Odrzuć wszystko, co ci przeszkadza być skierowanym na Niego. Everything that burdens you and that is a problem when you want to be directed at Him. Nie sąduj siebie tutaj. Don't judge yourself here. Nie oceniaj siebie. Don't judge yourself. Pomódl się. Just pray. W ciemności człowiek się miota, zagłębia się w swojej fobie, umiera kuląc się w sobie, lecz gdzieś tam wysoko nad mrokiem błyska światło tych oczu. Ta niestrudzenie, czerwone, zimne spojrzenie. Posłałeś swój wiatr, co rozgolił ciemne, zgłębione zasłony i stanął Twój Chrystus jak as, szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgolił ciemne, zgłębione zasłony. Twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Demony
Módl się. Me ręce wysoko na drogie, błyska światło w tym oczu. Me słowa niestrudzenie niosą Twe Jezusa. I razem posławi sobie kultoli. Ciemne zgłębione zasłony i staną Twój Chrystus jak as. Zatane.
przyjdźcie bliżej. Wszyscy, proszę was, jeszcze, jeszcze bliżej. Jeszcze bliżej wszyscy. Zapraszam, wszyscy razem, jedziemy. Chwałeś swój wiatr, co rozgonił.
stanął Twój Chrystus jak as. Szatany twarzą otwórz duchową rzeczywistość. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Otwórz duchową rzeczywistość nad sobą. Ciemne sklepione zasłony. I stanął zrób gród, jak as. Aby Duch Święty mógł lądować. Szatany twarzą zrób krót. Ciemne skrępione zasłony. I stanął Twój Chrystus jak as. I okoruba chciaka na mała na jas. Elias, przyjął postawę kobiety rodzącej. I modlił się. Ciemne skrępione zasłony. Chcesz ściągnąć też? To módl się. Grajcie po cichu i nie śpiewajcie. Posłuchajcie. Grajcie. 2 miesiące temu znalazłem się w szpitalu. Jestem 23 lata nawrócony. I zarżnąłem swoje życie. Uważałem, że jeśli jestem pastorem przebudzeniowego kościoła, jeżeli jestem apostołem, to jestem w stanie umieścić 48 godzin w 24. Wiecie, lata temu, kiedy zakładaliśmy pierwszy kościół, powiedziałem do Boga: Panie, jeżeli dasz mi zrobić robotę w Twoim królestwie jak Gesslerowa, to ja będę pracował na pełen etat plus nadgodziny. I tak robiłem od wielu lat. I wiecie co? Zajechałem swoje ciało. 2 miesiące temu zaczęły mi stawać organy. Wątroba, nerki, trzustka, a potem było tąpnięcie kardiologiczne i stanęło mi serce. Stanęło mi serce. I zszedłem z tego świata. W szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim. Rozumiecie? Ale coś wam powiem. Kościół modlił się o mnie. Kościół stał za mną w modlitwie 24 godziny na dobę. I Kościół poszedł tam za mną i wyciągnęli mnie z krainy śmierci. A potem przyjechałem do mojego kościoła i powiedziałem: a teraz się módlcie, żebym dostał nowe serce. Mam 52 lata, a mam serce jak 17-latek. Dzięki sile modlitwy nawet mi zniknęły zmarszczki z twarzy. 2 miesiące temu nie żyłem, a dzisiaj stoję w pełnej mocy. Dzięki modlitwie. Modlitwa to nie są popierdółki. To nie jest śpiewanie fajnych piosenek a la Hillsong, bo to jest miłe i sympatyczne. Modlitwa to jest skierowanie na Boga. Zarznij się dzisiaj w tym. Twój duch jest nieśmiertelny. Otwórz duchową rzeczywistość nad sobą, aby Bóg mógł w pełni zadziałać. On podniesie wszystko w Twoim życiu, co leży. On to zrobi, a Ty się módl całym sobą. Masz inne języki, jesteś charyzmatykiem. Zacznij się w nich modlić, nie szeptać. Podnieś swój głos, bądź jak Elias. Zacznij rodzić! Zacznij rodzić! 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 Zacznij rodzić! 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 Loco, 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 loco
zasługa, co rozgonił ciemne skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as, szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój gaz, co rozgonił ciemne skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as, szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój gaz, co jeżeli do tej pory uciekałeś przed szatanem, ciemne skłębione zasłony, odkończ tym dzisiaj. I stanął twój Chrystus jak as, powiedz, że już nigdy nie będziesz uciekał przed diabłem. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój gaz, co rozgonił, powiedz diabłu prosto w twarz, ciemne skłębione zasłony, że jesteś Bożym synem. I stanął twój Chrystus jak as, że jesteś Bożą córką. Z szatanem twarzą w twarz. Otwieraj drzwi! Z szatanem twarzą w twarz. Jezus powiedział, oto stoję u drzwi i kołaczę. To nie jest słowo do ludzi, którzy nie znają Jezusa. On stoi u drzwi Kościoła i puka. Rozumiesz, tu nie chodzi o nowe narodzenie. Tu chodzi o otworzenie duchowych drzwi nad twoim życiem. Otwórz je. Otwórz je. Ty masz pełną moc do tego, żeby ktoś mógł tam coś wlać z innych sług Bożych. Muszą być duchowe drzwi otwarte nad tobą. Zrób to teraz. Kiedy będziesz korzystał z usługi Bożego urzędnika, to bądź otwarty, aby mogło się tam wlewać coraz więcej. Z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś swój wiatr, co rozgonił. Słyszysz siebie? Ciemne, skłębione zasłony. I stanął twój Chrystus jak as, z szatanem twarzą w twarz. Posłałeś! Posłałeś swój wiatr, co rozgonił ciemne, skłębione zasłony. I stanął On wstał z martwych. Ciemne, skłębione zasłony. I ty
stanął Twój Chrystus jak anioł. Nie bój się niczego. Z szatanem twarzą w twarz. Się nie boisz niczego. Posłałeś swój wiatr, co rozgoni. Odwróć się twarzą do diabła i powiedz do niego, nie boję się Ciebie. Zasłony. A widzisz, powiedz szatanie, nie boję się Ciebie. Powiedz mu głośniej, szatanie, nie boję się Ciebie. Wykrzycz mu to. Jak złodziejowi, jak bandycie. Nie drży przed nim. Potężny cios w piekło. Ale nie wolno ci się bać. W ogóle. I o nic. W ogóle. I o nic. A możesz jedynie pokazać, że się nie boisz. Nie pokazać Bogu, bo Boga nie obchodzi to. Bogu w ogóle mało co obchodzi. On dał Chrystusa i załatwił wszystko. Dostałem dzisiaj pół godziny, żeby do was mówić. Chcę, żebyście się modlili cały czas. A ja będę do was mówił. A wy się modlić. Będę do was mówił. Jezus, w te oczy patrzę. O tym, że macie przepotężną siłę.
potężną siłę. Tak się módl teraz. Wyjdź do tej siły. Za każdy mój grzech zapłacił on sam. I w mego ducha żyłem. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win. To moje poselstwo do was. Za każdy mój grzech zapłacił on sam. I swego ducha życie swe dla. Przyjąć zbawienie jest już czas. On zwany był synem Dawidowym. Uznać panem raz. A Dawid się nie bał. To jego miłość mówi ci dziś, że otwarte są nieba drzwi. On poszedł z kamieniem na potwora. Tyś Bogiem mym na zawsze. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win. Pozbawił mnie swoją krwią Boży. Za każdy mój grzech zapłacił on sam. I swego ducha. Jesteś bez winy. Za każdy mój grzech zapłacił on sam. Dlatego możesz być odważny. Módl się. Wyjdź takie to inne. Bóg dla mnie tylko boska moc. Módl się. Dziś ma sens. Jego miłość tak jak moje słowa to tylko dodatek. Dla mnie, nic więcej. Dla mnie tylko boska moc. Dziś ma sens. A jego miłość tak jak koc odtula mnie. To twoja szydercza pieśń nad królem Babilonu. Za każdy wyjdź mi go. Zapłacił on sam i mego ducha życie dla. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win. Pozbawił mnie swoją Boży syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam. Jakie jest główne motto w naszym zespole apostolskim? To bym powiedział, że diabeł to pała. Pódź się tak. Diabeł to jest pała. Zapłacił on sam. Innego ducha życie swe dla. Wiecie, mając 17 lat zamordowałem człowieka i trafiłem do więzienia. Potem z niego wyszedłem, bo mój tata się opamiętał, przestał pić
i załatwił mi super adwokata w Warszawie. I ten adwokat mnie wyprowadził z tego więzienia, wyciągnął mnie po paru latach. A tam się dowiedziałem, że mogę zostać zawodowym przestępcą. Taką resocjalizację odebrałem. Mój tata w międzyczasie umarł i nie miałem już nikogo, na kim mógłbym się oprzeć, jako na autorytecie. Trafiłem drugi raz do więzienia, stałem się recydywistą, ale byłem już cwany, zrobiłem wszystko, żeby po latach znowu wyjść, po kilku latach, nie po kilkunastu. Potem trafiłem po raz trzeci do więzienia, będąc już bardzo bogatym przestępcą zawodowym. Wtedy w moje ręce trafiła Biblia. I kiedy zacząłem ją czytać z nudów, w więziennej celi w Sztumie, to przeczytałem o tym, że jest Bóg i że mnie kocha, takiego, jakim jestem, z tymi wszystkimi moimi patologiami, które mam w życiu. I wiecie, uwierzyłem w tego Boga. I po niecałym roku wyszedłem na wolność i zerwałem ze wszystkim, co do tej pory miałem w życiu. Zrezygnowałem z dużych pieniędzy, z wpływów, ze wszystkiego. I zacząłem przeżyć Boże Królestwo. W więzieniu byłem człowiekiem, który grypsował. I byli tam też tacy, których traktowaliśmy źle. Mówiliśmy na nich frajerzy. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy, że ktoś jest frajerem. To w takiej staropolskiej gwarze ulicznej oznacza, że jest to ktoś z zewnątrz, ktoś obcy. To jest ktoś obcy, spoza kręgu. Spoza kręgu zaufania, spoza kręgu wpływu. I ty musisz coś wiedzieć o szatanie. To frajer. Musisz zrozumieć to bardzo dobrze. Musisz zrozumieć twoją pozycję i jego pozycję. O tobie Bóg powiedział, jesteś w porządku. Przyjąłeś mojego Syna jako Pana i Zbawiciela. I jesteś w porządku. Wiecie, ja mam wytatuowany tutaj napis, jestem człowiekiem, git. To symbol bycia człowiekiem z grupy przestępczej, z kręgów krypsujących. To jest synonim tego, co się stało z twoim duchem. Bóg, kiedy przyjąłeś Jego Syna jako Pana i Zbawiciela, wybił na twoim duchu piętno. W duchu masz napisane, jesteś w porządku. Jesteś człowiekiem. Jesteś mój. Nic się nie wyrwie z mojej ręki. Nic się nie odłączy od mojej miłości. Jesteś w porządku. Jesteś w kręgu. W kręgu zaufania, w kręgu bezpieczeństwa. A szatan jest na zewnątrz. Krzyczy, miota się, ale jest na zewnątrz. To jest frajer. Z nim się nie rozmawia. Jego się traktuje jak frajera. Rozumiesz? Nie jesteśmy humanistycznym ruchem. Jesteśmy ortodoksyjnym, starożydowskim, niebiańskim, przebudzeniowym ruchem prosto z Jerozolimy. Oddzielamy ziarno od plew. Oddzielamy ziarno od plew. Szatan to plewa. Potraktuj go tak w swoich modlitwach. Nie drżyj przed nim. Bóg mówi, nie drżyj przed nim. Uwolnij moje słowo, a moja moc uderzy w niego i go będzie niszczyć każdego dnia, aż do czasu mojego powrotu. A jego powrót jest bliski. Nie drżyj przed szatanem. Nie uważaj się za małego chrześcijaninka, który jest skazany na okoliczności. Jesteś rodem królewskim. Rodem kapłańskim, rodem proroczym. Jesteś Kościołem! Kościołem! Narodem Bożym! Narodem Bożym! Podnieś głos! Podnieś głos!
wiesz, a szatan to zwykły pustotnik z kuru Boga. To nikt, bezimienna bestia, bezprawnie funkcjonująca. Oto moje poselstwo do was. Szekoto, rolo, kosowo, korolo, retreja. Wyszedłem bez win, pozbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam. Wyszedłem bez win, pozbawił mnie swą krwią. Za każdy mój grzech zapłacił on sam. Aleluja! Poszedłem bez win, pozbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam. Nie bądź religijny! Zrób coś niereligijnego! Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, pozbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam. Aleluja! Poszedłem bez win, pozbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam. Poszedłem na sąd. Poszedłeś na sąd. Wyszedłem bez win. Wyszedłeś bez win. Pozbawił mnie swą krwią. Pozbawił cię swoją krwią. Za każdy mój grzech. Za każdy twój grzech. Zapłacił on sam. Zapłacił. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, pozbawił mnie swą krwią Boży Syn. Gdybyś dziś umarł, za każdy mój grzech pójdziesz do nieba. Zapłacił on sam, pójdziesz do nieba. Poszedłem na sąd, czego tu się bać? Wyszedłem bez win, pozbawił mnie swą krwią. Jak śmierć jest zyskiem. Za każdy mój grzech. Czego tu się bać? Zapłacił on sam. Jego ducha życie. Poszedłem na sąd. Wyszedłem bez win. Aleluja. Pozbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech. Zapłacił on sam. Zapłacił on sam. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win, pozbawił mnie swą krwią Boży Syn. Za każdy mój grzech zapłacił on sam. Mego ducha życie swe dla. Coś ci powiem, nie ma w twoim życiu niczego, co może podnieść twoją wartość. Nikt i nic nie może podnieść twojej wartości. Wielu ludzi narodzonych z Bożego Ducha uważa, że to, co robią w Królestwie Bożym, podnosi ich wartość. To nieprawda. Narodziłeś się na nowo i masz 100% wartości człowieczej. Wszystko inne jest przy okazji. To dodatek, dodatek, dodatek. Rozumiesz? To dodatek. Ja dzisiaj tutaj jestem, robię to, co robię, dlatego że odebrałem kiedyś od Boga, żeby to robić. Ale mam tak równiutko wywalone na to, co ja robię, że się w głowie nie mieści. Naprawdę. Ja w ogóle z tym nie wiążę swojej wartości. Nie mogę jechać sobie, kurczę, na Karaiby, łowić do końca życia krewetki w takich spodniach za kolano, takich kolorowych. Czemu? Bo On mieszka we mnie. I On mieszka w tobie. Rozumiesz? Apostolstwo to nie jest tworzenie środowiska, które podniesie wartość ludzką.
Apostolstwo to potężna firma, to korporacja, która zajmuje się zaludnianiem nieba i udrażnianiem do tego, aby zaludniać niebo tych, którzy już niebo zaludnili. Oto apostolstwo, nic więcej. Luzik, guzik. Wiecie, jak leżałem w szpitalu i z jednego końca Polski przyjechał do mnie Tomek, z drugiego Krystian. Ja leżałem, nie mogłem się ruszyć. I oni przyjechali. Ludzie, którzy uznali mnie wcześniej swojego mentora. A teraz ja leżałem tam, na tym łóżku. Miałem 11 igieł wbitych w siebie. Wyglądałem strasznie. I oni przyszli się o mnie modlili. I ja płakałem. Wiecie, czemu płakałem? Bo wiedziałem, że ci ludzie mnie kochają. Nie za to, kim jestem. Kochają mnie bezinteresownie. Nie mogłem niczego dodać do ich życia. Oni mają swoje służby, mają swoje kościoły. Przyjechali tam do mnie. Ale pamiętam, że Tomek nachylił się nade mną i powiedział: potrzebujemy Cię. Chcę Ci coś powiedzieć. Miłość Boga do Ciebie jest niesamowicie potężna. Ona chroni i broni. Możesz sobie bardzo śmiało poczynać w tej miłości. Nie pozwól, aby religia Cię zmiotła, aby świat Cię ściągnął. Nie pozwól na to. Nie pozwól, żeby ten system, który w naszym kraju jest bardzo silny, wdarł Ci się do głowy i powiedział: musisz być jakiś. Słyszycie, jak ja do Was mówię? Jak zwykły człowiek. Zwykły człowiek. Z niezwykłym duchem. Mam niezwykłego ducha. Zależy mi na tym, żebyście tą rzecz zrozumieli, bo przez to też otwieracie nad sobą potężne drzwi duchowej rzeczywistości, przez które inni urzędnicy Boży mogą wlewać to, co podniesie jeszcze wyżej wasze życie, abyście wy mogli wlewać w kolejnych ludzi. Rozumiesz? Módl się, zobacz. Cały czas się modlisz. To jest modlitwa. To jest trwanie w Nim. Rozumiesz? Wszystko, co z tego wynika. Wszystko. I nie bądź poważny. Szatan jest poważny. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. To on ma depresję. To on jest poważny. On trzyma w ogóle fason. On chce, żeby zawsze było jakoś. Rozumiesz? Żeby zawsze było jakoś. Żeby coś znaczyć. Ale ty nie musisz myśleć o tym, że coś masz znaczyć. Dawid biegał nago wokół arki i miał w nosie, że jest królem. Miej w nosie wszystko. Ciesz się faktem, że jesteś narodzony z Bożego Ducha. Bądź jak dziecko. Skierowany na... Wiesz, jakim jest, jaki ma Bóg cel do Twojego życia? Wielokrotnie Go pytałeś, jaki jest plan? Wiesz, jaki jest plan? Żebyś był szczęśliwym człowiekiem. Szczęśliwym człowiekiem. Oto plan Pana dla Ciebie. Szczęśliwym człowiekiem. Nie człowiekiem, który będzie miał niesamowitą skuteczność. Jego interesuje, żebyś był szczęśliwy i ukierunkowany na Niego. A On się zajmie tym, żebyś był skuteczny. On się zajmie tym, żebyś był skuteczny. Rozumiesz? Módl się do Niego cały czas teraz. Jeszcze mamy chwilę czasu. Módl się. Każda sekunda jest ważna. Niereligijnie. Ja mam 52 lata. I jak wyszedłem ze szpitala, to takie najbardziej namaszczone rzeczy, które zacząłem robić, to kolczykować się. Kolczyki sobie zrobiłem.
i obwiesiłem się łańcuszkami różnymi. Wiecie czemu? Pomogę. Pomogę. Zrób coś, pomożesz. Zrób coś, pomożesz. Wyluzuj, pomożesz. Wyluzuj, powiedz: Boże, kochasz mnie. Boże, kochasz mnie. No to pokaż teraz. No, pokaż, jak mnie kochasz. Powiedz do niego. O! No, pokaż. Pokaż. Pokaż, pokaż. Pokaż, pokaż, jak mnie kochasz. Za każdy mój grzech zapłacił on sam. No pokaż, 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 jak mnie kochasz. Poszedłem na sąd. Wyjdę z schematu. Wyszedłem bez win, pozbawił mnie swą. Pamiętasz kaciuszki? Za każdy mój grzech. Starsi pamiętają. Zapłacił on sam mego ducha. Wyszedłem bez win, pozbawił mnie swą. Zero powagi, zero. Za każdy mój grzech zapłacił on sam. Mego ducha. To jest modlitwa. Poszedłem na sąd. Wyszedłem bez win, pozbawił mnie swą. On cię kocha. Za każdy mój grzech. Bóg cię kocha. Zapłacił on sam. Słyszałeś? Takiej dziedziny życia, na której Bogu nie zależy. Coś ci powiem. Wielu z was? Ile mamy? 9 minut? Wielu z was przychodzi i pyta: Boże, co mam robić w życiu? Jestem przekonany, że masa z was to robiła albo dalej robi. Co ja mam robić? I wielu z was nie słyszy. A potem się zastanawiacie, jak usłyszeć ten głos. Wiesz, dlaczego nie usłyszysz takiej rzeczy? Znaczy, możesz ją wymyślić. Albo ktoś, że życzliwy ci podpowie. Są tacy życzliwi ludzie, co podpowiedzą, co masz robić. Byłem taki życzliwy kiedyś też dla ludzi na początku mojej służby. Wiesz, jaka jest odpowiedź na to pytanie? Odpowiedzią jest pytanie. Pamiętaj, że Bóg to Żyd. Słyszałeś o tym? Dzisiaj jechałem tutaj do kościoła, taka była informacja: precz z Żydami, Boże, usuń Żydów. A ja napisałem: no ale Bóg jest Żydem, cholera, no. Dom rozdwojony sam w sobie się rozpada, no. Nie sądzę, żeby chciał rozwalić swój dom generalnie. Bóg jest Żydem. Bóg odpowiada często pytaniem na pytanie, jak ty myślisz, co mam robić, to pyta, czego chcesz. Co ty byś chciał zrobić? Ale to jest takie nieduchowe, Panie. Kto ci powiedział, że to ma być duchowe? To ma być miłosne. Miłosne. Słyszałeś kiedyś o tym? Miłosne. Ilu z was wpadło na pomysł, żeby powiedzieć do Boga: pocałuj mnie. Brawo, o, to są ludzie wiary. Pocałuj mnie. Nie, widzicie? Wiecie, dlaczego nie modlicie się w ten sposób? Bo nie czytacie Pisma Świętego. Pieśń nad pieśniami, jedna z najgłębszych ksiąg o miłości Boga do człowieka i człowieka do Boga, gdzie nie ma ani jednego słowa Bóg. To jest jedna księga w Biblii, gdzie nie ma słowa Bóg. Zaczyna się: pocałuj mnie.
a nie co mam robić, dokąd mam pójść, poprowadź mnie, pocałuj mnie! Bogu chodzi o romans, a nie o nudne związki, oparte na religiach katolickich, protestanckich i innych, popapranych. Jemu chodzi o romans. On się lubi całować, słyszałeś o tym? Bóg się lubi całować. Pocałuj mnie, ona woła do Niego. Pocałuj mnie! Jego miłość tak. Wsłuchaj się w swojego ducha. To jest modlitwa. Dla mnie. Dla mnie tylko Bóg. Gotoloria reasira le mene no kodorororo. Relo lo kori la re naro. Jego miłość tak. Strego lo trino na madre le fascimono. Dla mnie. Poszedłem na sąd. Wyszedłem bez. Pozbawił mnie swą krwią Bożą. Za każdy mój grzech zapłacił on sam. Mego ducha. Poszedłem na sąd, wyszedłem bez win. Alleluja. Pozbawił mnie swą krwią Bożą. Za każdy mój grzech zapłacił on sam. Musimy kończyć. Nabieramy się. Za każdy mój grzech zapłacił sam. Musimy kończyć. Poszedłem na sąd. Ale wiecie, jak macie dalej działać. Poszedłem bez win. Pozbawił mnie swą krwią Boży syn. Za każdy mój grzech zapłacił sam. Musimy kończyć, kochani, bo przed nami potężny dzień. Dzień z potężnymi namaszczeniami, biorącymi z serca Boga. O, dobre. To jest prawidłowa reakcja. Się cieszy, jak dziecko. Tak reagujcie. Nie bądźcie sztywni. Rozumiecie, o co chodzi? To diabeł chce, żeby każdy z chrześcijan miał kija w dupie. To diabłu o to chodzi. Nie. Bóg nie po to umarł na ciebie, żeby chodzić z kijem w dupie. Alleluja.